Dysocjacja i depersonalizacja. Znasz takie terminy? To uczucie, w którym czujesz się, jakbyś właśnie oglądał film ze swoim udziałem, a czas ucieka zbyt szybko lub zbyt wolno. Mam na imię Jakub Cygan, jestem psychologiem i psychoterapeutą, a dzisiaj przyjrzymy się tym dwóm zjawiskom. Czym jest depersonalizacja? To specyficzny stan psychiczny, w którym osoba doświadcza uczucia oderwania od własnego ciała, swoich emocji czy myśli. Jakby obserwowała siebie z zewnątrz. Przykładem jest, gdy patrzysz w lustro i przyglądając się sobie, możesz czuć się nieswojo. Mimo, że z pozoru to zjawisko może wydawać się fascynujące, to często wiąże się z intensywnym dyskomfortem psychicznym. Osoby doświadczające depersonalizacji często opisują swoje odczucia, jakby oglądały siebie w filmie, gdzie ich ciało i uczucia wydają się nie należeć do nich, a czas może płynąć naturalnie wolno lub szybko. Innymi objawami są również problemy w identyfikowaniu się z własnymi emocjami czy reakcjami. Depersonalizacja występuje w odpowiedzi na różne zarówno fizjologiczne, jak i psychologiczne czynniki. Zaliczyć do nich należy ekstremalny stres, przemęczenie, zaburzenia neurologiczne, takie jak padaczka czy udar, brak snu, ale może być także wywołane przez substancje psychoaktywne. To zjawisko jest jednym z objawów zaburzeń dysocjacyjnych, które wpływają na integrację doświadczeń, wspomnień, tożsamości oraz percepcji rzeczywistości. Dysocjacja z kolei polega na braku poczucia realności otoczenia. To mechanizm obronny, który pozwala Twojemu umysłowi odciąć trudne emocje, doświadczenia, myśli lub wspomnienia, szczególnie te związane z traumą. Objawia się uczuciem braku ciągłości między myślami a otoczeniem oraz trudnościami w ocenie rzeczywistości. Zjawisko to może być także związane z PTSD, depresją, zaburzeniami osobowości i dysocjacyjnymi zaburzeniami tożsamości. Wyobraź sobie, że Twój umysł jest jak przestronna biblioteka pełna książek, które są Twoimi wspomnieniami. Stan dysocjacji to mechanizm obronny naszej psychiki, który pojawia się, gdy wydarza się coś silnie stresującego, co przewyższa nasze możliwości do poznawczego i emocjonalnego przetworzenia. To sposób, w jaki Twój umysł próbuje poradzić sobie, odcinając bolesne doświadczenie. Dysocjacja może przybierać różne formy. Rozdzielenie wspomnień. Czasami to, co przeżyłeś, jest tak przytłaczające, że Twoje wspomnienia stają się rozdrobnione. Na przykład ktoś mógł przeżyć wypadek samochodowy i pamiętać tylko zapach spalenizny, ale nie sam moment zdarzenia. Rozdzielenie tożsamości. Czasem osoba może czuć, jakby miała kilka różnych ja, które różnią się swoimi uczuciami, myślami, zachowaniami, w zależności od sytuacji. To trochę jakby w jednym człowieku mieszkały różne postacie. Każda z własnym zestawem przekonań i cech osobowości. Rozdzielenie percepcji rzeczywistości. Możesz zacząć wątpić w to, co jest realne, a co nie. Jakby świat dookoła ciebie był podzielony na fragmenty, które niekoniecznie do siebie pasują. Może to sprawiać wrażenie, jakbyś oglądał film, zamiast uczestniczyć w rzeczywistości. Te zjawiska mogą sprawić, że zaczniesz odczuwać swoje życie jako obce lub nierealne. Wszystko dookoła może wydawać się sztuczne, jakbyś był jedynie obserwatorem, a nie uczestnikiem swojego życia. Takie epizody mogą być krótkie i trwać tylko chwilę, ale w niektórych przypadkach mogą się ciągnąć dniami czy nawet miesiącami, w zależności od okoliczności i intensywności stresu. Osoby doświadczające takich stanów często są świadome, że coś jest nie tak, ale nie mogą na to wpłynąć. Możesz się zastanawiać, czy omawiane doświadczenia są normalne. Zjawisko dysocjacji jest naturalnym mechanizmem obrony naszego mózgu na silny stres. Około połowa z nas doświadczyła takiego zjawiska w pewnym momencie swojego życia. Problem pojawia się jednak, kiedy takie doświadczenia zdarzają się zbyt często. Jeśli masz problem z odróżnieniem rzeczywistości od tych nierealnych doświadczeń, to znak, że czas zgłosić się do specjalisty. Pamiętaj, że wsparcie ze strony bliskich jest nieocenione. Otoczenie, które stara się zrozumieć i akceptować Twoje doświadczenia, może znacząco przyczynić się do szybszego powrotu do zdrowia. Pamiętaj, że otwartość na rozmowę o swoich odczuciach jest kluczowa. Nie musisz bać się wyrażać swoich emocji czy prosić o pomoc, gdy czujesz, że tego potrzebujesz. Daj znać w komentarzach, czy kiedykolwiek doświadczyłeś czegoś podobnego i jak sobie z tym radzisz. Nie zapomnij subskrybować kanału, aby otrzymywać więcej ciekawych treści. Do zobaczenia wkrótce.